Cześć! Witajcie w kolejnym podcaście IT na Fali. Dzisiaj będziemy rozmawiać o produkt designie, o UI, UX. ie No i dlatego mam najlepszego człowieka, do, który może nam o tym opowiedzieć, czyli Marcina. Cześć Marcin! Przedstaw się, opowiedz dwa, trzy słowa o tym tak naprawdę, co robisz, za co jesteś odpowiedzialny. Jasne, cześć. Ja nazywam się Marcin Siemieński i w STX się opiekuję, się działem product designu. W firmie już jestem 5 lat, jakby z wykształcenia i doświadczenia jestem product designerem a prywatnie tata dwóch psów. Super. Słuchaj, ten odcinek w ogóle będzie dla mnie też mega interesujący, dlatego że miałem powiedzieć, że product design to jest taka szara strefa dla mnie, ale powiem mhm. inaczej. Wydaje mi się, że kolorowa strefa, mhm. więc może zacznijmy od tego, co może być też ciekawe dla naszych widzów i naszych słuchaczy, czyli opowiedz w ogóle tak naprawdę trochę więcej o tym product designie. Co to jest? Wiesz, są takie pojęcia jak UI, UX, Często one są, wiesz, gdzieś po slashu i tak dalej, ui, ux. Czym to się tak naprawdę różni? Z czym to się je? O co w ogóle chodzi w tym temacie? Tak... Wiesz, tak, takie definicje. Trochę. Jasne. no W sumie to jest temat rzeka. Jakbyśmy zaczęli jakby rozmawiać na ten temat, to pewnie nie starczyłoby nam dwóch godzin. Mm -hmm. e, ale opowiem, jak to wygląda u nas w stx mm -hmm. U nas dział Product Designu zrzesza projektantów użyteczności, czyli UX designerów, i projektantów interfejsów, czyli UI designerów. Mm -hmm. e, w sumie jest nas w tym momencie 15 osób. E, do końca roku planujemy urosnąć do około 20 osób. I tak naprawdę ci projektanci w tandemach wspólnie ze sobą e, współpracują i wspierają naszych klientów w kwestiach związanych z rozwiązywaniem challenge ich użytkowników. Okej, okay. a powiedz mi, bo ja nie wiem, czy to jest mit, czy to jest prawda, że to jest tak, że, no bo mówisz, używasz słowa, wiesz, projektanci i tak dalej, czy to są artyści, czyli czy ludzie pracujący, wiesz, w product designie to są artyści takich, jak sobie, wiesz, myślimy, ludzie, którzy w innym świecie mogliby malować obrazy albo, wiesz, wystawiać sztukę, czy to jednak nie tak wygląda? No i tutaj Ci powiem, że to jest taki problem, z którym ja walczę, myślę, przez, przez już kilka lat, jeżeli chodzi o moją ścieżkę kariery, a mianowicie z takim założeniem, że wszyscy, którzy zajmują się w jakimś aspekcie kwestiami graficznymi, to są właśnie artyści. Ja głęboko wierzę, że my szczególnie, przy, pracując przy Software House'ie, jesteśmy bardzo technicznymi designerami. I jakby to, jak pracujemy, to w jaki sposób definiujemy nasze procesy, w jaki sposób podchodzimy do budowy interfejsów, jest... Jakby nie patrzeć zrobione z myślą o, o deweloperach i o tym, jak e, ułatwić ich życie, żeby nie musieli podejmować decyzji projektanckich niepotrzebnie, e, żeby mogli ściągać i jakby brać wszystkie informacje dotyczące tego aspektu wizualnego, tak naprawdę e, z Jira, od, od nas, od product ownerów. Okej, okay, no właśnie, czyli tak naprawdę nie artyści, a można by powiedzieć inżynierowie designu, tak? Projektanci lecz inżynierowie wyglądu czy użyteczności. Myślę, że tak, jak sobie o tym pomyśli, bo tak naprawdę moi projektanci potrafią jakby czytać kod. Szczególnie te kwestie frontendowe, HTML, CSS to nie są rzeczy, które nam są obce. Zresztą nasze oprogramowanie, bo my pracujemy defaultowo w figmie, to jest taki nasz stack technologiczny. On wypluwa gotowe CSS-y i kody. Oczywiście one są tam troszkę koślawe i należy je popoprawiać, natomiast no to są rzeczy, które my na co dzień doświadczamy, których doświadczamy, które musimy umieć czytać i musimy jakby wiedzieć, w jaki sposób zasetapować, chociażby kombinację kolorów i podejście do kolorów, żeby deweloperzy nie oszali. Okay. Jakby, żeby, ich, żeby to, jak my pracujemy i to, jak to wszystko jest zastopowane, było spójne troszkę z ich sposobem myślenia. Mm -hmm. I ja myślę, że wiesz, wiesz to? bo tak właśnie mówisz, tutaj trochę rozwiewamy mity jeszcze będzie parę mitów, myślę, które rozwijemy i pewnie trochę później porozmawiamy, bo są też takie rzeczy właśnie, czy design nie zaprojektuje czegoś, czego potem się nie da zakodować, nie? czy to często jest i tak dalej, ale myślę, że do tego wrócimy. Bo jest jeszcze jedna rzecz, o którą miałem Cię zapytać, gdy sobie myślałem też, że będziemy, będziemy brać udział w tej rozmowie. No, bo taka rzecz, właśnie, product design, YUX, no to od razu jedno z takich haseł, wiesz, kluczy, które się rzuca, nie? Design Thinking. Design Thinking to jest taka, mhm. wiesz, takie coś, co się śmieje, że jeżeli gdziekolwiek w jakiejkolwiek lepszej uczelni albo na jakimś kursie ktoś o tym wspomina, no to właśnie o product designie, no to gdzieś tam się pojawia Design Thinking. Mhm. A wiem, że ty nie jesteś osobistym takim, wiesz, no nie wiem, jak to powiedzieć, propagatorem, to może nie to słowo, ale zwolennikiem Jasne. myślenia tylko design thinking, znaczy... design thinking. Ja. Lubię mówić o moim związku z Design Thinkingiem jako o skomplikowanym. W sensie, <laughs> tak, jak na fejsie. Nie? Bo to jest skomplikowane. Ostatnio e, nawet rozmawiałem z moją przyjaciółką i się śmiałem, że najlepiej podsumować to e, tytułem piosenki chylińskiej, kocham Cię, ale Cię nie lubię. <laughs> okay. I jakby to wynika z tego, że mm, z jednej strony ja bardzo się cieszę, że w ogóle jakby powstała ta metoda i że to jest... Może powiedzmy dosłownie ze dwa słowa o, A, o Design Thinking. Wiadomo, tych definicji jest cała masa. Mm -hmm. Jakby powiem swoją definicję, bo to jest chyba e, takie najbardziej gdzieś tam ze mną spójne i z tym, co myślę. Dla mnie design thinking to jest taka metoda, która polega na spakowaniu sposobu myślenia profesjonalnego projektanta i tego, w jaki sposób on by postępował, w jaki sposób jakby ułożyłby sobie proces i przedstawienia go w taki łatwy, przy, łatwo przyswajalny sposób dla nieprojektantów. I teoretycznie to ma sprawić, że oni dużo łatwiej będą z, mogli zabierać się za rozwiązywanie kreatywnych problemów. Jasne. No i teraz opowiedz o tej trudnej relacji. No i ta trudna relacja krajowym. jest taka, że z jednej strony ja się bardzo cieszę, że to się stał taki buzzword, myślę, że kilka lat temu tak. i ten design thinking zagościł jakby wszędzie. I jakby właśnie w sferze edukacyjnej, w sferze, w sferze e, biznesu. E, także super, dlatego, że e, to sprawia, że sam design i myślenie o designie jest takie trochę ewangelizowane. Automatycznie, że ludzie jakby mają świadomość tego, że designerzy powinni znaleźć się przy tym takim przysłowiowym stole, jakby powinny mieć prawo głosu przy definiowaniu i strategii, i rozwoju, i to jest super. Sama metoda, jeżeli chodzi o jakby taki koncept, ja nie mam z tym ani absolutnie żadnego problemu. To, co niestety jest dla mnie problematyczne, to to, jak ona jest nauczana i w jaki sposób jest sprzedawana, jakby przez wszystkie kursy i materiały, które są dostępne jakby w sieci, ale też nie tylko. Bo jak sobie o tym pomyślę i też patrzę na to z perspektywy chociażby rekrutacji u nas nowych designerów, to często dotykane są tam te pierwsze fazy, pierwsze aspekty, które są takie najbardziej oczywiste, a mianowicie takie discovery i definition, czyli jakby zdefiniowanie jakby pomysłu i w zasadzie tam się to kończy. A tak naprawdę w żaden sposób nie uczony jest, niedefiniowana ta kwestia delivery, czyli tego jak to zrobić, gdzie czyli to zrobić, zrobić, kiedy. zrobić dalej tak naprawdę. Dokładnie tak. I, I z tym mam troszkę problem, ponieważ ludzie czują, że są nieprzygotowani do tego. A między Bogiem a prawdą tak naprawdę 90% czasu na projektach i u nas szczególnie w takim środowisku software house'owym my, my spędzamy na tej fazie delivery. Mhm, okej. Okay. A to jest... To wynika też z tego trochę, jakby, no bo buzzword, o, o czym powiedziałeś, mhm. ale to też wynika z tego, w jaki sposób teraz kształci się designerów? Czy to jest jakby przez to, że y, każdy diz designer ma teraz właśnie takie wpojane, że aha, chcesz być designerem, no to ten design thinking i tak dalej. Jak w ogóle w tej chwili wiesz, ten, ten taki, taki rynek kształcenia designerów wygląda? Wydaje mi się, że po części tak. Ale jak sobie myślę chociażby o sylabusach, właśnie w szkołach i takich kwestiach, to tak przynajmniej taka jest moja hipoteza, tam się wydarza życie. A mianowicie w związku z tym, że ten proces jest taki, że na początku jest właśnie discovery, potem jest to definition i na końcu delivery, to jakby w perspektywie roku często brakuje czasu na to delivery. Pomimo okay. tego, że ono jest najważniejsze, to potem kończy się rok szkolny albo właśnie ta podyplomówka i to delivery jest zrobione po macoszemu. Mimo, że to tu tak naprawdę place where dokładnie, the magic happens. Dokładnie nie? tak. Albo jest jeszcze jedna sytuacja, to delivery jest bardzo mocno powiązane z Interakcjami z deweloperami. I często w takich szkołach jakby brakuje takich osób, które są zaangażowane właśnie w tego rodzaju kursy, szkolenia czy podyplomówki. I no bo nie jesteśmy w stanie zrobić dobrego delivery i nauczyć ludzi dobrego delivery bez umożliwienia im porozmawiania z deweloperami. No. Bez jakby wrzucenia ich w tą taką sytuację, w której ktoś challengeuje te, te, te rozwiązania i mówi, że tego się nie da zrobić z perspektywy chociażby technologicznej, albo nie mamy na to czasu. No tak w sumie, no bo jeżeli kształcimy właśnie. Designerów, no to jakby nie prowadzimy jednocześnie kursu deweloperskiego, gdzie możemy te dwie grupy potem skonfrontować. Grupy, Dokładnie nie? tak. I, i, I tej części jakby absolutnie brakuje w tych sylabusach i programach nauczania i to widać jakby po młodych designerach, którzy wkracają na rynek. Nawet na poziomie rekrutacji, jak przechodzą przez case study albo opowiadają nam o tym, co zrobili, bo my zawsze jakby w trzecim etapie rekrutacji prosimy ich o przedstawienie jakby uh -huh. swojej pracy, jakiejś wybranej, no to ewidentnie czuć, że to wszystko się urywa na tym koncepcie i oni są z tego super dumni. Ja bardzo to doceniam i to jest świetne, ale jak pytamy, czy ktoś to sprawdził, czy ktoś to zweryfikował z perspektywy takiego, takiej rabialności, no to się robią duże oczy i w zasadzie każdy stwierdza, że nie, a, a powinien, a jak mm. to jest i dlaczego. Okej, okay. a jakaś taka porada od Ciebie, czyli jeżeli jesteś takim właśnie młodym designerem, jesteś w tym miejscu, jesteś na tej drodze, gdzieś tam się uczysz? Jak sobie zweryfikować, jak spróbować sobie zweryfikować tego skilla z delivery w momencie, gdy nie dostajesz tego, wiesz, trochę na czasy? Wiesz co, taką jedną poradą, którą mogę udzielić, i ja przez to też przechodziłem, to zdobycie wiedzy w tym zakresie. W sensie mhm. takim, że nie wiesz czego nie wiesz. I ja okay. dopiero w momencie, w którym Troszkę liznąłem tego HTML-a, CSSA, i zacząłem budować sobie świadomość taką technologiczną na temat frameworków i takich rzeczy, to zapaliła mi się taka właśnie lampka pod tytułem: Okej, okay, widzę, że to absolutnie nie przejdzie. Bo na przykład te interakcje, albo te tranzycje, albo te animacje są zbyt skomplikowane, jakby nie jesteśmy w stanie ich wdrożyć. Nie? Więc taki pierwszy kroczek, to myślę, że budowanie tego. Oczywiście nie, nie będąc specjalistą, bo tu nie chodzi o to, że w tym momencie musisz być wymytaczem frontendowcem, ale jakby taka świadomość. Powoduje, że zaczynasz w swojej głowie też funkcjonować w ramach pewnych ograniczeń. I to jest mhm. fajne. Okej. Okay. Myślę, że to też jest ważne to, o czym mówisz tej, z tej perspektywy, właśnie, że jeżeli chcesz być dobrym designerem, to musisz rozumieć też z kim będziesz współpracował i w, jakich, w jakim środowisku. Mhm. Nie? Czy będziesz pracował waterfallowo czy agile'owo, czy właśnie, czy będziesz pracował gdzieś tam z deweloperami, testerami, product ownerami. E, czyli. Jeżeli chcesz być dobrym designerem, jeżeli dobrze słyszę, no to trochę musisz być człowiekiem renesansu, bo musisz też rozumieć osoby, które będą to twoje dzieło potem przerabiać na, na produkt nie? końcowy. No tak, ale myślę, że to dotyczy większości ról u nas w firmie. A to no. prawda. Wiesz, jakby To nie tylko kwestia designerów. Tak naprawdę każdy musi troszkę rozumieć, jak działają metodologie zwinne i czego mhm. się można tam spodziewać, e, jaka jest rola product ownera i czego możemy oczekiwać od niego w zakresie kompetencyjnym. Bo czasami, nie oszukujmy się, te role designera i product ownera się trochę przenikają. Dokładnie. E, więc. E, tak, no trzeba jakby mieć tą świadomość, yy, ale myślę, że to jest troszkę wymuszone przez właśnie środowisko, na które mhm. się godzisz jakby idąc właśnie do pracy w technologii. Jak najbardziej. Powiem Ci, to jest nawet taka ciekawostka, zdarzało mi się kilka razy usłyszeć pytanie, jak bardzo my wymagamy od frontendowców, żeby mhm. robili design. I no ja zawsze mam problem z tym pytaniem. Mhm. Z jednej strony bym chciał odpowiedzieć, nie wiesz co, ty się tym nie musisz przejmować, mamy dział designu i tak dalej, i ten. Ale wiesz wewnętrznie, i, i to właśnie co nawet wynika z tej rozmowy, to nie jest do końca tak, że ty się nie mo, możesz tym nie interesować. Dobrze by było, żebyś ty, ty miał te koncepcje, żebyś ty rozumiał, żebyś ty wiedział na czym polega ta praca, bo będzie ci łatwiej współpracować potem jako deweloperowi z designerem, czy na odwrót, designerowi z deweloperem. Tak, absolutnie. W sensie już tutaj nie chodzi o podejmowanie decyzji projektowych, jakby designowanie tak. przez dewelopera, ale chociażby bardziej świadomość tego, na jakiej narzędziówce pracujemy. I czego on się może spodziewać e, taki deweloper e, od nas z perspektywy handoutu, mhm. czyli że bardzo często mamy takie sytuacje, w których jak zaczynamy projekt i są nowe osoby, z którymi wcześniej nie mieliśmy okazji tutaj jakby współpracować, i robimy taki kickoff, bo zawsze staramy się tego rodzaju kick-offy robić, opowiadamy o tym, czego mogą się spodziewać jak wygląda nasz proces, jak wygląda nasza narzędziówka, jak wygląda ten właśnie handout, to ludzie są zaskoczeni, że wow, w sensie, o kurczę, to, to może być tak ułożone, to mm. jest może miejsce, gdzie ja mogę iść i zabrać sobie kolory, a nie próbinkiem ściągać, że wszędzie są odległości, wszystko jest wyspecyfikowane. I tego czasami brakuje deweloperom takiej świadomości tego, czego mogą się spodziewać od dobrych product designerów, czyli takich właśnie, rzemieślników, ale w pozytywnym tego słowa właśnie. znaczeniu. No właśnie, bo tak naprawdę... Znaczy, ja mam nadzieję, że, że na przykład to słowo, którego, którego użyłeś, że rzemieślnik, nikogo nie obraża, bo ja akurat mam do niego bardzo dobre mm -hmm. pozytywne skojarzenia. I wydaje mi się, że to jest świetne słowo na to jakby, żeby tą rolę trochę opisać właśnie. E, czyli jakby, bo to jest taki rzemieślnik, który Wykonuje narzędzia, wykonuje rzeczy, wykonuje elementy projektu, które potem są składane w większą całość jako ten końcowy produkt czy ta mhm. końcowa usługa. No i będąc tym rzemieślnikiem, no to dążysz do tego, żeby być mistrzem w twoim fachu, nie, żeby te twoje elementy były coraz lepsze, ale żeby być mistrzem w swoim fachu, to nie możesz się skupić tylko na swojej malutkiej części. No to musi być... Część całości, nie? I to musi ze sobą grać. Jasne. No, ja lubię jakby to porównywać czasami do e, kreatywnych stolarzy. E, no, bo to trochę tak jest. W sensie takim, że potrzebujesz umieć pracować z materiałem, żeby zrobić coś porządnego i fajnego, ale to absolutnie nie znaczy, że nie możesz tworzyć ładnych, estetycznych i jakby pięknych rzeczy. Jasne. E, więc myślę o właśnie product designerach, szczególnie w takim środowisku e, technologicznym, jak jest software, e, software house, w ten sposób, nie? Mhm. że my musimy mieć tą bazę, tą wiedzę i pewien taki poziom quality tego, co my wypuszczamy, żeby deweloperom żyło się lepiej, ale jednocześnie to nam nie odbiera możliwości tworzenia e, doświadczeń, które są zaskakujące, które które są playful, które są takimi, które jakby wpłyną faktycznie na życie użytkowników. Nie? Jasne. Wiesz, co, jest taka jeszcze jedna rzecz, o której myślę, gdy też patrzę na współpracę z Twoim zespołem, mhm. bo widzę, że designerzy często pracują z wieloma zespołami, z wieloma projektami, często muszą mieć ten content switching itd. itd. I tak się zastanawiam trochę, jak sobie z tym radzić. Jak, jak z Twojej perspektywy, swój, z Twój zespół sobie z tym radzi? Jak wy sobie radzicie z tym, żeby właśnie dowozić tą wartość nagle w różnych miejscach, w różnych zespołach i tak dalej? Czy jest jakaś taka złota, ogólna zasada, że teraz sprzedaż nam wiesz, odkrył jedną metodę, tam ludzie go nienawidzą, nie? Wiesz co, u nas to była metoda próby błędów. My przeszliśmy mm -hmm. chyba przez wszystkie takie formaty, zasetopowania zespołów designerskich, które książkowe przykłady tego co działa, co nie działa. Zaczynaliśmy od e, takiej wewnętrznej agencji, czyli teoretycznie my pracowaliśmy jako cały zespół, potem do tego zespołu przychodziły e, zapytania i potrzeby z różnych projektów, my sobie to priorytetyzowaliśmy i wypuszczaliśmy tak jak mogliśmy. Mm -hmm. e, z perspektywy działania samego zespołu designu tkanki jego to było super, ale to było za bardzo odklejone od zespołów deweloperskich. Bo jednak to było takie co potrzeba, bez kontekstu, jakby mm -hmm. nieregularne jakby spotkania, więc troszkę od tego odeszliśmy. Potem poszliśmy bardziej właśnie w kierunku decentralizacji i delegowania indywidualnych projektantów do zespołu. E, I z perspektywy właśnie tego takiej współpracy ciągłej z zespołem deweloperskim y pod to super działało, ale znowu straciliśmy tego ducha designu, jakby tego, że pracujemy jako zespół. I teraz jesteśmy w takim modelu troszkę hybrydowym. E, to się e, nazywa w literaturze centralized partnership. Mhm. I to jest taki e, model, który nam jakby super działa. W sensie designerzy pracują, e, my obsługujemy klientów jako cały zespół, Natomiast poszczególni designerzy oddelegowani są do pracy na konkretnych projektach na połówki etatów, co oznacza, mm -hmm. że jeden designer pracuje dla dwóch klientów, mniej więcej. Po cztery godziny dziennie. No tak. Plus oczywiście jakieś tam ewentualnie spotkania samego zespołu lub coś takiego, no to tam w ramach miesiąca No Ja upra upraszczam to w tej perspektywie. Oczywiście. Tak, mhm. ale to nam wtedy super działa, dlatego, że działamy razem, dzielimy się wiedzą, wymieniamy się tym, mamy spotkania planujące i te wszystkie ceremoniały, które mhm. są nam potrzebne. A jednocześnie spędzamy tyle czasu na projektach, ile jest potrzeba, żeby móc udział, brać udział we wszystkich ceremoniach, żeby być na bieżąco i z klientem, i z różnymi sytuacjami, które się tam gdzieś tam wydarzają. No i jak na na chwilę obecną to czuję, że to jest najzdrowszy model prowadzenia po prostu zespołów. To jest w ogóle mega ciekawe, wiesz w kontekście też innych odcinków, o których mhm. gdzieś tam rozmawiałem, właśnie o tym, jak zasetapować zespół, wiesz, jak, jak zrobić, żeby to dobrze działało, bo to pokazuje taką rzecz, która nie jest, mam wrażenie, powszechna na rynku, właśnie, że product design i designer musi być częścią zespołu właśnie, tak jak mówisz, musi wziąć udział w ceremoniach, on kontrybuje do artefaktów, które chociaż teraz podobno jest zmieniane nazwy, więc jeżeli kogoś razi słowo ceremonia artefakty, przepraszam, mhm. ja jestem ze starej szkoły. Ale jak najbardziej, właśnie, że musi być tym członkiem, członkiem zespołu, członkinią zespołu, muszą dawać gdzieś, gdzieś tam contribution nie tylko do produktu i usługi, ale też do tego, jak zespół pracuje. I czy są jakieś takie, nie wiem, takie do, dobre porady, które byś dał, jak w takim zespole się odnaleźć, jak takiemu designerowi pomóc? Wiesz, takie, no trochę tips and tricks na, na fajną współpracę, nie, z Pomiędzy deweloperami, okej, okay, tak. jasne, rozumiem. Przede wszystkim rozmawiać i komunikować. Zawsze będzie tak, że e, zespoły muszą się trochę dotrzeć. I jakby troszkę zrozumieć to, jakie są różnice w perspektywie, czy temperamentu, czy tego właśnie, jak komunikujemy, gdzie i kiedy. To, co ja na przykład obserwuję w perspektywie moich designerów dołączających do zespołu, to jest ta różnica w pewnym takim ekspresji temperamencie, że my raczej mówimy dużo, bardzo szybko, nie zastanawiamy się dwa razy, jeżeli potrzebujemy się dzwonić, to nie ustawiamy kola, tylko dzwoniamy na slacku, czy właśnie w Figmie, czy gdzieś tam. I to czasami może być dla deweloperów przytłaczające. Ale z drugiej strony takie właśnie otwarcie na to po drugiej stronie, że moi designerzy też rozumieją, że to nie jest tak, że wszyscy mają, że tak powiem, gęby od podłogi do sufitu, I jakby są i, jakby różne e, charaktery, różne temperamenty, więc jakby to dotarcie na poziomie komunikacyjnym jest bardzo ważne i tutaj mogę dać taką radę, żeby nie przestałać. Na początku pewnie nie będzie idealnie, ale jak się nauczymy współpracować, rozmawiać i jakby mm. nie czekać od spotkania do spotkania, tylko komunikować problemy na bieżąco, jakby mówić o, o nich, jakby wspólnie pracować, no to to już Moim zdaniem robi robotę, tak w 80%. To jest w ogóle też taka rzecz, która się spina. Mieliśmy taki odcinek z Michałem i Dorotą, czyli tam mm -hmm. jak pies Scottem Engelowiec z deweloperem. Bardzo podobny był wniosek, że. No to są różne temperamenty często, e, często te, 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 te role, że tak powiem na początku stoją w opozycji, a potem no, uczą się o współpracy i mam wrażenie, że tutaj jest trochę to samo, nie? Czyli przychodzimy i musimy wypracować jakieś swoje metody, tak, swoje metody współpracy. Absolutnie. Też chyba słyszę w takim razie też wypracowanie właśnie jakiś takich metod, nie? Czyli jakby musimy z, wspólnie, no bo skoro designer jest członkiem zespołu, to tak samo ma prawo głosu, czyli niekoniecznie musimy robić tylko tak jak deweloperzy będą mówili, czy jak testerzy powiedzą w zespole i tak dalej, tylko musimy uwzględnić wszystkie te, że tak powiem, głosy, nie? W... To prawda, to jest na pewno inna perspektywa, bo my bardziej Właśnie. jakby patrzymy z perspektywy użytkownika i jego stawiamy na pierwszym miejscu, więc dla nas czasami to, ile coś zajmie albo jak bardzo jest skomplikowane, jest kwestią drugorzędną. Więc te tematy, które się pojawiają i dyskusje, to jest gdzie się spotkać w połowie drogi, żeby jedna strona i druga była jakby zadowolona. A zobacz, że to jest mega interesujące też z perspektywy tego, o czym często się zapomina, yy, gdy pracujemy w zespole, w tych rolach technicznych, mhm. że technologia tak naprawdę jest meto jakby metodą dotarcia do jakiegoś celu. Mhm. że tak naprawdę zamówienie pochodzi to zamówienie jest biznesowe, to użytkow dla użytkownika będzie miało, yy, wiesz, jakby znaczenie, jak to działa. I Oczywiście no w tym kontekście no technologia ma znaczenie, bo właśnie, czy to się będzie ładowało milisekundę czy, czy pięć, ale co z tego, że będzie szybkie, jak będzie nieużywalne, tak? mm -hmm. albo w drugą stronę. I właśnie myślę, że to jest mega warte podkreślenia, że designer często tak jak właśnie, dlatego powiedziałeś też trochę o tym, że z ownerem ma dużo, mm -hmm. dużo elementów wspólnego, bo oni patrzą na tą perspektywę biznesową, tą perspektywę user'a częściej niż na, na to, co siedzi pod maską, co no bądźmy szczerzy, często właśnie w zespołach deweloperskich jest na odwrót. Najpierw patrzymy, co jest pod maską, a przy okazji jak spełnić Dokładnie tak. to. I właśnie czuję, że Całe klub budowania dobrych produktów to jest znalezienie tego złotego środka. Mhm. E, bo czasami jakby idziemy za bardzo w perspektywę użytkownika i wówczas e, nie mieścimy się w budżetach jakby technologicznie to jakby projekty trwają latami czasami, żeby to wszystko zaimplementować, a czasami gubimy tą perspektywę użytkownika i rzeczy są basicowe, proste. Rzeczy są takie, z których ludzie nie korzystają dlatego, że absolutnie nie czują, że to im przyspiesza jakby pracę albo pomaga. Tylko jest to kolejna tabelka przeniesiona tylko w format digitalowy. E, bez sensu. Więc ja lubię myśleć o designie jako o tej takiej membranie, cienkiej warstwie, która trochę łączy z jednej strony użytkowników, a, a z drugiej strony technologię. Mm -hmm. że one łączą się, ale nie przenikają się od razu, tylko to jest pewna taka warstwa. Tak, właśnie ta która warstwa sprawia... taki, to, tak. translacji komunikacji. Dokładnie tak, no? dokładnie tak. E, to jest w ogóle też to, 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 to mega interesujące z tej perspektywy, że to oznacza, że dobry designer w zespole też musi umieć chyba wyrazić swoje zdanie, nie? Musi. Nie bać się tego, że on... No, ja mam zdanie z innej perspektywy może niż Wy, ale usłyszcie mnie. Nie? To prawda. Ja też, jak pracuję z młodszymi designerami u mnie w zespole, to jedną z rzeczy, jednym z najważniejszych takich umiejętności skilli, które my pielęgnujemy i upewniamy się, że on jest nabyty jak najszybciej, to jest artykułowanie decyzji projektowych, czyli umiejętność wytłumaczenia, dlaczego zaprojektowaliśmy coś w taki sposób, a nie inny. Z uszanowaniem potrzeb biznesowych, ale również z uszanowaniem jakby zespołu deweloperskich i jakby umiejętność sprzedaży trochę designu, bo to tak, trochę no tak. Jasne, że nie idzie się i się nie pokazuje i się jakby czeka, aż cię zastrzelą, albo nie daj Boże, nie przekazuje się tego produktu ownerowi z prośbą, żeby to on wytłumaczył, bo ty jesteś autorem tego rozwiązania, ty najlepiej rozumiesz, z czego ono wynikało, musisz być z niego dumny, musisz potrafić jakby je wytłumaczyć ale też być otwarty na to, że może się okazać, że twoje założenia były nieprawidłowe. I to tak. nie jest twoje dziecko, nie można się do tego przywiązywać. Trzeba to puszczać w odpowiednim momencie, ale umiejętność opowiadania o tym designie jest jedną z ważniejszych umiejętności, którą ja postrzegam w takiej roli po prostu designera. To jest w ogóle niesamowicie interesujące, bo po pierwsze, to pokazuje właśnie to, o czym teraz rozmawiamy, myślę, że rozbija ten mit, od którego zaczęliśmy. Mm -hmm. nie? Ten mit, że a to my jesteśmy artystami i tak dalej. Nie, nie jesteśmy artystami w, idąc w Product Design, jednak musimy mieć pewien zestaw kompetencji, musimy mieć pewien zestaw wiedzy też, jakby mm, gdzieś tam to podbudowane. No i jest jeszcze jedna rzecz, którą powiem Ci, że w tym myślę, mm -hmm. to znaczy, że bardzo ciężko jest być dobrym designerem, bo nikt cię tego tak naprawdę nie uczy. No tak, Jakby absolutnie się z tym zgadzam. W sensie ciężko jest być designerem, który rozwija te wszystkie kompetencje na podobnym poziomie. Jakby no dla mnie dobry designer to jest taki designer, szczególnie w takim środowisku agencyjnym, bo mhm. produkt to jest zupełnie inna dyskusja, tam jakby specjalizacje absolutnie mają sens. U nas w środowisku agencyjnym takie osoby, które są bardziej generalistami, czyli takie T-shape designer, ja ich w ten sposób nazywam, najlepiej się odnajdują, bo to są osoby, które muszą utrzymać quality of service, potrafią potrafić rozmawiać z klientem, potrafić jakby rozmawiać z zespołem deweloperskim, product ownerem, dowozić na czas, jakby utrzymywać to momentum, nie utykać gdzieś na dwa tygodnie, jakby sprawiać, że wszystko jest jakby w timingu. Mieć tą narzędziówkę jako projektanta. No e, więc tak, no, te skile jakby są. I często niestety szkoły uczą tylko narzędziówki i procesów idei, a potem całą resztę trzeba się nauczyć yy, yy, już jakby w pracy. No nie? właśnie, to jest, to, jest, to jest ten problem wejścia, nie? Że tego wszystkiego się trzeba nauczyć w pracy, ale żeby dostać się do tej pracy, no to trzeba było pracować, bo szkoły nie uczą. Mhm. Mam nadzieję, że to pomoże tym osobom, które nas słuchają, które już wiedzą, że. Product designer to nie jest, nie jest artysta, tylko, tylko artysta rzemieślnik, mhm. jeżeli już mielibyśmy tak powiedzieć. Myślę, że też wielu osobom pokazało, jak, jak wygląda ta rzeczywistość. Można też na pewno poczytać trochę na naszym blogu firmowym właśnie też o product designie na naszych social mediach. Mega Ci dziękuję Marcin za dzisiejsze spotkanie. Super, dziękuję e, również. Tak jak mówiłem. Szara strefa, która jest tak naprawdę kolorową strefą. Już teraz też o niej trochę więcej wiem, tak samo jak mam nadzieję nasi, nasi słuchacze i widzowie. Eee, także jeszcze raz dzięki, a Was zapraszam oczywiście do śledzenia naszych social mediów, e, do subskrybowania kolejnych odcinków naszego podcastu. Dzięki wielkie. Dzięki. Hej.